Tradycja na równi z Biblią, lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Źródła katolickie zaś mówią: Jezus Chrystus wprowadził nowy wymiar w tradycję judaizmu i stanął u źródeł nowej tradycji chrześcijańskiej, która stanowiła kryterium właściwego odczytywania Biblii hebrajskiej. To w końcu Jezus jest za tą tradycją, czy nie? Bo z Pisma Świętego wynika, że bilans wynosi 0 dla tradycji i 2 dla Biblii, przez co kurs diametralnie rośnie. Zasadniczym faktem jest to, że właśnie z Pisma Świętego wywodzi się nasza wiara. Co zatem mamy robić? Po prostu wierzyć i przestrzegać przykazań? Tak? Posłuchajmy teraz najmądrzejszego człowieka na świecie, Salomona. Wysłuchaj podsumowania wszystkiego. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, ponieważ to jest cały obowiązek człowieka. A teraz, jako że to był Stary Testament, przechodzimy do apostołów. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował. I objawię mu samego siebie. Uwierz i przestrzegaj przykazań. Tyle. I pytanie jeszcze. Gdzie w tych paru fragmentach, które przeczytałem, jest o najróżniejszych sakramentach i wymysłach ludzkich? Wierzyć to znaczy to samo co czynić? W takim razie Łotr na krzyżu nie jest zbawiony i Jezus go oszukał, ponieważ nie przyjął ani chrztu, ani żadnej Eucharystii, ani żadnej spowiedzi nawet przed ukrzyżowaniem, a był Łotrem. Więc jak on to zrobił? Czemu Jezus tak powiedział? Dlatego, żeby rozwikłać najróżniejsze sprzeczności, niejasności itd. Posłuchajcie uważnie. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką, ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej wiele razy, składając te same ofiary, które nigdy nie mogło zgładzić grzechów. Brzmi znajomo? Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Kto gardzi Słowem Bożym, ten zginie, a kto się boi przykazania, dostanie nagrodę.